Szanowni Państwo, obejrzymy sobie teraz typy edytorów. Mam tutaj na myśli pewien szczególny rodzaj danych w Blenderze, który dotyczy właściwości, a raczej rodzaju tego widoku, który obserwujemy na ekranie. Wiemy już, że mamy tutaj różne rodzaje widoków. Na przykład ten na dole to jest widok, który jest widokiem timelinera. Po prawej stronie mamy widok properties. Po stronie prawej na górze mamy widok outlinera, no i w końcu widok 3D, ten centralny. Ale nie są to wszystkie widoki, które można włączyć. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to w każdym z tych widoków znajdziemy sobie specjalne menu, które zmienia rodzaj widoku. I to menu nazywa się Editor Type. I ono jest w każdym narożniku, w każdym widoku. Znaczy, może w jednym narożniku każdego widoku. Jeżeli popatrzymy na przykład na timeliner, znajdziemy takie menu również w narożniku, gdzieś tam w nagłówku. Możemy również znaleźć je tutaj albo tutaj. I uważajcie przy tym, ponieważ można mieć jakiś widok, w którym ten nagłówek został zwinięty. Przykładowo, mogę zwinąć nagłówek w properties, tak aby nie było go widać. Wystarczy tylko, że zaznaczę toggle header. Tak samo mogę zrobić w outlinerze, wybierając toggle header, i będzie się wydawało, że te widoki nie mają nagłówka. Mają nagłówek, tylko jest ukryty. Aby przyjrzeć się, gdzie on jest, trzeba zwrócić uwagę na ten malutki znaczek strzałki, który znajduje się na górnej lub dolnej krawędzi, i wtedy taki guzik strzałki mogę wcisnąć, aby odkryć cały nagłówek, który był poprzednio ukryty. W każdym razie w tych nagłówkach jest menu. Teraz o takim menu chciałbym trochę opowiedzieć, a więc przełączymy się do każdego z tych typów widoków i krótko spróbuję wytłumaczyć, do czego one służą. Zaczniemy od widoku 3D. Jak wiecie, widok 3D służy do edycji 3D i nie jest to chyba dla nikogo zaskoczenie, więc tutaj nie ma co dużo mówić. Mogę się teraz przełączyć do widoku takiego jak Image Editor. Image Editor, jak widzicie, włącza się również za pomocą Shift F10. Jest to edytor, w którym mogę edytować albo po prostu oglądać obrazki. Nowy obrazek dodaje się guzikiem nowy, wtedy jest kilka opcji, które tutaj można wybrać. Domyślny obrazek, który mogę dodać, ma rozmiar 1K na 1K i jest to obrazek czarny. Ustawienia tego obrazka mogę znaleźć sobie w panelu po prawej stronie, który oczywiście trzeba otworzyć wcześniej, i tak dalej. Można tutaj robić różne rzeczy i ten panel, ten widok ma kilka różnych trybów, na przykład tryb View, tryb Paint, tryb Mask, i do tych trybów można się dostać za pomocą również tego menu zmiany widoku. Możemy również ten obrazek usunąć stąd, przy czym pozostaje on w pamięci Blendera do czasu zamknięcia pliku, to jest ten nasz Untitled, i mogę także wczytać nowy obrazek, jeżeli miałbym tutaj jakiś obrazek oczywiście na dysku. Zobaczmy, co mam na katalogu domowym. Widzę, że żadnego obrazka w tym przypadku nie mam przygotowanego. Jeżeli wejdę do nagrań, również nic ciekawego, ale mogę wczytać nie tylko obrazki. Mogę wczytać na przykład film i na przykład poprzednio nagrany poradnik wygląda w ten sposób. Wczytałem sobie po prostu obraz wideo tutaj i mogę nawet określić, ile klatek ten obraz wideo będzie miał, a przynajmniej dla ilu klatek będę w stanie przewijać ten obraz i ewentualnie coś w nim zmieniać. W tym przypadku to jest obraz statyczny i na początku nic się tutaj nie zmieniało. Usunę teraz. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy wiedzieć. Otóż obraz, który robię tutaj nowy, mogę sobie zdefiniować jako blank i w tym momencie on jest czarny. Można zmienić mu kolor oczywiście na inny, na przykład na zielony, ale mogę również wybrać stąd dwa inne rodzaje obrazu, na przykład color grid albo UV grid. Color grid to jest taka kolorowa siatka, która fajnie wygląda i można jej używać do różnego rodzaju akcji związanych z tworzeniem materiałów na przykład. Te numerki pozwalają również zorientować się mniej więcej, gdzie znajduje się obiekt na powierzchni i tak dalej. Dobra, następny widok, który mamy, to jest UV Editor. I to jest widok bardzo podobny do tego, który mam tutaj. Nic się nie zmieniło tak naprawdę, z tym, że ten widok przydaje się wtedy, kiedy nasze obiekty znajdujące się w widoku 3D będą ustawione w trybie edycji. Pozwólcie, że włączę sobie widok 3D tutaj. I teraz jeżeli mam taką kostkę i wejdę do trybu edycji, to wtedy w edytorze UV pojawia się siatka tej kostki. No i tą siatkę można edytować na różne sposoby. Jest to dosyć złożony edytor i pozwala na wiele różnych ciekawych opcji związanych z siatką, ale o tym nie będę oczywiście mówił, bo teraz nie czas na to. Poznajemy tylko różnego rodzaju edytory. Kolejny edytor, który mogę włączyć, to jest coś takiego jak Shader Editor. Wygląda dosyć tajemniczo, ponieważ to jest wszystko w zasadzie w taką ciemną kratkę i nie wiadomo, co się dzieje. Mam także jakiś panel tutaj, klawiszem N mogę ten panel ukryć lub otworzyć. Shader Editor to jest coś takiego, co jak wcisnę guzik New, pokazuje mi takie nody. To są nody, a więc takie narzędzia, które służą do tworzenia materiałów, i te wszystkie ustawienia, które w nich są, decydują o tym, jak materiał wygląda. Gdybym chciał taki materiał zobaczyć, mogę się przełączyć na przykład do silnika Cycles, włączyć tutaj podgląd renderowany, i wtedy zmiana wyglądu będzie wpływała na to, jak ten obiekt wygląda. No trochę masło maślane, pozwólcie jednak, że to pokażę. Dodam jakieś światło, światło punktowe, które świeci na powierzchnię tego klocka. Jak widzimy, dosyć słabo, ale coś tam widać.
I teraz, jeżeli będę zmieniał własności materiału w tych nodach, na przykład bazowy kolor, no to zobaczymy, że kostka zmienia ten wygląd i również wygląda jakoś tam inaczej. Mogę także zmienić parę innych parametrów, więc ona może być na przykład mniej lub bardziej błyszcząca, więc jest to skomplikowany edytor i można robić bardzo duże układy nodów, które określają wygląd materiału. Kolejny widok, który mamy, to jest widok, który nazywa się kompozytor. Jest to widok znowuż zbudowany w oparciu o nody. Ma tutaj kilka przestarzałych checkboxów, takich jak Use Nodes. W przyszłości prawdopodobnie ten guzik zniknie. I te nody służą akurat do czegoś innego. One służą do tego, że jak już wyrenderuję sobie scenę, pozwólcie, że dodam jakąś kamerę, aby można było zrobić taki render. A więc mam tutaj jakąś kamerę, troszeczkę ją przesunę, aby było widać chociaż trochę tej kostki. Zobaczmy, jak wygląda to z widoku kamery. No niezbyt ciekawie, ale coś tam będzie można pokazać. I teraz jak wcisnę ten malutki guzik tutaj w nodzie, to w tym momencie odbędzie się renderowanie sceny widocznej z aktywnej kamery. To renderowanie odbywa się w nowym oknie. Mam tutaj proces tego renderowania. Jest to okno, które jest tak naprawdę, zauważcie, widokiem Image Editor. To jest dokładnie ten sam widok. No i teraz, jeżeli przerwę nawet Escape'em proces renderowania i zamknę to okno, to taki render mam tutaj w tych nodach. I to są nody kompozytingu, które polegają na tym, że zmieniają render na jakąś jego doskonalszą postać. A więc już po samym renderowaniu wchodzą do pracy. Nie przed. Nody, które były poprzednio w Shader Editorze, biorą udział w procesie renderowania i wpływają na to, jak wygląda obiekt jeszcze przed wyrenderowaniem. Natomiast po wyrenderowaniu mogę ewentualnie coś pozmieniać na samym renderze, właśnie w nodach kompozytowych. Kolejny widok, który tutaj mam, to jest widok o nazwie Textured Node Editor i jest to edytor, w którym mogę tworzyć sobie nowe tekstury. Jest to dosyć zaawansowana opcja i przydaje się raczej rzadko, więc nie będziemy dużo o niej mówić na razie. Kolejny widok to jest Video Sequencer. Jest to obszar takiego jakby dziwnego, paskowanego widoku, który tak naprawdę ma swoją pełną reprezentację w połączeniu z innymi widokami. I macie tutaj możliwość włączenia sequencera albo preview. To jest preview widoku, który mam w widoku 3D, albo na przykład jakiegoś filmu, który sobie wczytam. Film wczytuję tutaj, a podgląd jest tutaj, więc tak naprawdę ten widok należałoby podzielić jeszcze na dwie części i w jednej z nich ustawić sobie po prostu preview. Mogę również zrobić coś takiego, że jeden z tych widoków, który mam, przełączę od razu w tryb sequencera i preview i wtedy będę miał jednocześnie podgląd i jednocześnie te paski, w których mogę mieć jakiś ewentualnie element. Dodajmy może szybko jakiś pasek, abyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Dodam sobie scenę, która wygląda jakoś w ten sposób. Tą scenę mogę sobie gdzieś tutaj ustawić. To wygląda jak taki pasek. Ten pasek może się w czasie zmieniać, a tutaj jest podgląd sceny, ten, który mam akurat właśnie z tego paska. Tak to wygląda. Pełen widok takiego edytora został wykorzystany w kompozycji, która nazywa się Video Editing i tutaj mamy Video Editing opcję. Jeżeli wybiorę coś takiego, wtedy mam na ekranie pełen zestaw narzędzi potrzebnych do robienia edycji wideo i tutaj mogę sobie edytować filmy. Ok, wrócę teraz do widoku default, który już teraz znacznie się zmienił, bo zamykam część tych paneli w ten sposób. Wrócimy sobie tutaj do normalnego widoku w trybie solid. Kamera niech sobie zostanie. I teraz patrzymy, co mamy dalej. Następna opcja, którą tutaj widzimy, to jest coś takiego jak Movie Clip Editor. Ten edytor wygląda znowuż troszeczkę podobnie do tego edytora, który pozwalał wczytywać obrazki. I jego pełna, że tak powiem, wersja w takiej jakby pełnej utylizacji, on jest tutaj, gdzie jest VFX. I mamy coś takiego jak Motion Tracking. Ten edytor jest rozbudowany i to jest właśnie ten obszar w środku tutaj, ale on działa w połączeniu z innymi edytorami i dzięki temu dostajemy cały zestaw szeroko rozumianych narzędzi potrzebnych na przykład do śledzenia ruchu w filmie, do stabilizacji obrazu i różnych innych opcji. Kolejny edytor, który mamy do wyboru, to są już edytory związane z animacją, a więc nie są to takie główne edytory, w których robimy jakieś takie wielkie zadania, powiedzmy sobie całe specjalności, że tak powiem, w grafice lub w animacji, tylko tutaj mamy po prostu edytory wspierające animacje. Pierwszy z nich to Dolepsheet. Wygląda dosyć niepozornie i on znowuż musi współpracować z jakimś innym edytorem po to, aby w nim cośkolwiek można było zrobić. Tak samo jak w Dolepsheetie, również w timelinerze widzicie ten sam obszar w paski i ten obszar oznacza po prostu elementy czasu. I każda gruba kreska to jest każda dziesiątka klatek, tak można powiedzieć. Można oczywiście ten widok sobie przewijać, skalować. Mogę tutaj z klawiszem Ctrl wcisnąć środkowy klawisz myszy i skalować go tak jak potrzebuję. A to co w tym edytorze się ustawia, to są klatki kluczowe. Klatki kluczowe, które można mieć na przykład na animacji albo na jakichś innych elementach w tym celu
dodam sobie może podział, wstawię tutaj widok 3D i dodam jakąś klatkę kluczową do tej kostki. Wcisnę klawisz I, dodam klatkę kluczową na położenie i mam tutaj już zapisane położenie w formie informacji o położeniu X, Y i Z. To są te diamenty. Mogę tych klatek kluczowych mieć więcej, wystarczy tylko, że je sobie tutaj pokopiuję i one oczywiście będą. To jest edytor taki jak DoubleSheet. I teraz bardzo podobny do niego edytor to jest coś, co mogę wybrać z DoubleSheeta i co nazywa się Action Editor, Shape Key Editor, Grease Pencil, Mask i jeszcze Cache File. Każdy z tych edytorów wygląda bardzo podobnie. Można określać tutaj zmiany pewnych parametrów, które w innych edytorach zostały ustawione. Tak to wygląda. Więc te edytory tutaj to jest wszystko DoubleSheet, ale mam także coś takiego jak Timeline. W timeline'ie widzimy to samo, co widzimy w tym dolnym oknie. Jest to okno, które posiada również informacje o bieżącej klatce, o startowej klatce, końcowej klatce i guziki play oraz stop, przewijanie do początku itd. Jest to ten sam widok, który mamy na dole w domyślnej konfiguracji Blendera. Kolejny widok, który mamy tutaj w menu, to jest Graph Editor. Jest to edytor tak zwanych krzywych i te krzywe określają, jak zachowują się obiekty, których daną współrzędną żeśmy zmienili. Na przykład w przypadku tej kostki zmieniłem współrzędną x-ową i teraz kostka, jak widzimy, będzie wykonywała pewne poruszenia. W ten sposób definiuje się animacja, jest to taki bardzo prymitywny sposób. Więc widzimy, że tutaj kostka coś robi, coś zmienia i te krzywe decydują o tym, jak szybko następuje zmiana, jaka jest dynamika tych zmian i inne rzeczy. Następny edytor to jest Drivers. Jest to zaawansowany edytor, który przydaje się do definiowania pewnych własności obiektu, które określane są za pomocą drivera. Wstawiłem teraz driver przez Ctrl-D i ten driver może być edytowany za pomocą tego okna właśnie. On wygląda jak taki wykres. W tym przypadku jest to wykres, który jest wykresem liniowym Y równa się X, a samą definicję driverów mamy ukrytą w tym panelu tutaj. Znowuż jest to opcja zaawansowana i do niej zbyt prędko nie dojdziemy. Trzeba najpierw ogarnąć dużo innych rzeczy. Podzielę teraz ekran z powrotem, tak aby był tylko jeden. Dodamy sobie teraz następny widok, to jest Non-Linear Animation. W tym przypadku ten edytor wygląda dosyć tak tajemniczo, ale jest to edytor, w którym składam animacje z prostych akcji w złożone akcje, można tak powiedzieć. Jeżeli mam animację na przykład taką jak ruch ręki albo jakąś inną i każda z tych animacji jest pokazana jako taki pasek, to za pomocą edycji tych pasków mogę sobie tutaj złożyć z taką dosyć skomplikowaną animację, że na przykład ktoś idzie, macha rękoma, gestykuluje, rusza twarzą, a dodatkowo coś jeszcze robi na przykład z nogą. Więc wszystkie jakby fragmenty animacji zbudowane z takich pojedynczych klocków mogę sobie kopiować. Mogę sobie kopiować i układać w coś doskonale złożonego. Kolejny edytor to jest Text Editor. Jest to zwykły szary obszar, w którym mam edytor tekstowy. Można w nim troszeczkę zarządzać tym, jakie mamy tutaj czcionki. Jeżeli chcielibyście zmienić sobie interfejs Blendera w którykolwiek sposób, to można na przykład kliknąć prawym klawiszem na jakiś element i zobaczyć, czy jest tam taka opcja jak Edit Source. W tym momencie ta opcja tutaj jest, kliknąłem sobie na zakładkę na górze i ten Edit Source, jeżeli wybiorę, to źródło kodu w Pythonie, która definiuje ten właśnie element, zostanie w tym menu, w tym edytorze wyświetlone. I dodatkowo element, który kliknąłem, będzie ustawiony tam, gdzie jest kursor, a więc teraz, w tym momencie na przykład ten element, to był właśnie ten rodzaj zakładki tutaj. Mogę także włączyć sobie tutaj wyświetlanie numery wierszy, zawijanie słów, jeżeli potrzebuję, podświetlanie składni, co zwiększa troszeczkę czytelność tych elementów. Mogę ustawić sobie wielkość liter, także jest trochę możliwości, chociaż nie jest jakiś taki super wypasiony edytor, w którym można liczyć na przykład istnienie bloków pionowych albo jakichś takich zaawansowanych opcji edycyjnych. Kolejny widok, który mamy, to jest Python Console i jest to konsola Pythonowa, w której mam tak naprawdę interaktywny Python. Jest to język programowania, w którym mogę wykonywać różnego rodzaju obliczenia, ale oprócz tego mogę także sprawdzać, co znajduje się na przykład na scenie. Jeżeli zobaczę na przykład, co mamy w C i nacisnę później Ctrl Spacja, to dopełniam sobie pewne obiekty, które mam na scenie i mogę na przykład sprawdzić, co się na scenie znajduje. Mogę popatrzeć, jakie są opcje, jakie są obszary. Jest na przykład area tutaj. Możemy wpisać area, dać kropkę, dopełnić. No i na przykład mam takie coś jak widch. No i widzę, że to jest szerokość mojego obszaru, który teraz jest obszarem prawdopodobnie aktywnym albo jakimś tam innym. Mogę także sprawdzić coś innego. Mogę napisać bpy, obie, może najpierw data, później objects. I sprawdzić, jakie są na scenie obiekty. Widzę, że to jest kolekcja, która złożona jest z 9 obiektów. Możemy zobaczyć, jak wygląda pierwszy z nich, to jest kamera. Drugi obiekt na scenie to jest kamera z 001. Później jakiś cube. Mogę także sprawdzić, jakie są własności tego cube'a. Więc na przykład mnóstwo innych rzeczy tutaj mogę posprawdzać. Weźmy sobie na przykład name.
Proszę bardzo, tak wygląda nazwa mojego Cube'a. Jeżeli teraz włączę sobie widok 3D, tak aby cokolwiek widzieć na scenie, Shift F5 przełącza się do widoku 3D, to widzę, że rzeczywiście nazwa tego klocka to jest Cube. Mogę wcisnąć F2, aby ją zmienić, ale mogę także tą nazwę zmienić bezpośrednio tutaj. Wyznaczę, że napisze nazwa równa się i na przykład podam słowo w cudzysłowie klocek. I proszę bardzo, mam w tym momencie nazwę zmienioną. Jak widzimy, już teraz nie ma Cube'a, jest klocek. W ten sposób można pracować z poziomu Pythona, z całym Blenderem i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, łącznie z tymi ukrytymi. Jest to znowuż zaawansowane narzędzie, dostępne tylko dla tych, którzy oczywiście rozumieją, co się dzieje tutaj pod przykrywką. Jeszcze jeden widok, który nam tutaj pozostał, to jest panel o nazwie Info. Jest to taki panel, w którym znajduje się log z operacji do tej pory wykonanych. No i dzięki temu możemy zobaczyć, jak na przykład wygląda operacja wstawienia na przykład torusa. Co tak naprawdę Blender wykonuje w kodzie Pythonowym, gdy wstawiam torus. A więc wybieram sobie z menu normalnie torus, bam. I widzę, że ta operacja wygląda w ten sposób. Mamy polecenie, które nazywa się bpops, mesh, primitive, torus, add i tak dalej. Jest masa różnych opcji do niego. Mogę teraz na przykład wcisnąć Ctrl-C, aby zapamiętać tą pozycję, którą miałem klikniętą i nawet jak usunę ten torus, to mogę później się przełączyć do na przykład widoku konsoli Pythonowej i wkleić dokładnie to samo, wcisnąć Enter i to wstawia mi torus. Jeżeli zmienię któryś z tych parametrów tutaj, to oczywiście będzie to miało wpływ na torus albo wystąpi jakiś błąd. W ten sposób można działać. Więc panel info przydaje się podczas programowania i wykorzystane to zostało na panelu takim ogólnym, który nazywa się scripting. Mam tutaj general, i jest tutaj taki panel jak scripting. Jeżeli się przełączę w ten panel, to widzę, że tutaj mam duży obszar edytora tekstowego, jest malutki obszar widoku 3D, jest konsola Pythonowa i jest tutaj na dole ten obszar info, dzięki czemu mam dostęp do wszystkich poważnych narzędzi, jeżeli chciałbym pisać jakieś wtyczki albo rozwijać Blendera, no w zasadzie w dowolny sposób. Teraz następne rzeczy, które tutaj mam, związane są z danymi. I te dane, to jest znany nam już panel Preferences na przykład, a więc to jest panel z preferencjami, w którym mam po prostu konfigurację. Tę konfigurację włącza się normalnie za pomocą menu Edit i tutaj mamy Preferences, to jest dokładnie to samo, tylko że w osobnym oknie. Mamy także w widoku tym coś takiego jak File Browser, więc mam możliwość przeglądania dysku i wyszukiwania różnych dobrych albo złych rzeczy, które można później następnie przeciągnąć do Blendera. Tutaj mam na przykład jakiś plik Untitled, mogę go złapać. Łapię go oczywiście za ikonkę, bo jak go złapię za tekst, to będę go zaznaczał, zauważcie, to jest zaznaczanie, nic więcej. Dosyć ciekawie działa, ale jak złapię za ikonkę, to w tym momencie przeciągam sam pojedynczy plik. Mogę go tutaj włożyć i w tym momencie on zostaje otwarty, jeżeli wybiorę opcję Open, ale mogę także go podwiązać albo dołączyć. Jeżeli wezmę dołączenie, w tym momencie wybieram sobie elementy z tego pliku, no i na przykład z obiektów mogę dołączyć na przykład lampę. W tym momencie doszła tutaj nowa lampa, której poprzednio nie było. Tak to działa, więc ten panel służy do przeglądania dysków i jest przydatny, przydaje się na przykład jako taki dodatkowy, boczny panel umieszczony gdzieś tam w naszym systemie okien, podczas gdy sobie pracujemy. Widać też podgląd obrazków, jeżeli na przykład włączymy sobie podgląd obrazków, ale można również na przykład włączyć sobie podgląd wyświetlanych plików lub informację taką skróconą o tych plikach. Ok, tak to wygląda. Mogę mieć tutaj także zakładki, takie jak zakładki systemowe, własne zakładki, które definiuję. Na przykład mogę wejść do katalogu nagrania, wcisnąć plusik przy zakładkach i w tym momencie jestem tutaj od razu zapamiętany. Mam także kilka ostatnich katalogów, do których wchodziłem wcześniej. Jak widzicie, tak to wygląda. Ok, na razie usunę katalog nagrania z zakładek. Tak wygląda ten widok do operacji na plikach. Mamy jeszcze widok Preferences, to już znamy, i mamy widok Properties. Properties jest to taki sam widok jak ten, który mamy tutaj po prawej stronie. Jeżeli on nam z jakiegoś powodu zniknie, albo chcemy go przenieść w inne miejsce, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go po prostu w inne miejsce dodać. Na przykład mogę mieć po środku widok 3D, a widok Properties po lewej stronie. No i w tym momencie tutaj wszystkie opcje, które są dostępne, będę mógł sobie zmieniać. Tak wyglądają widoki, które w Blenderze można sobie powłączać, a raczej tak wyglądają edytory różnego rodzaju, które w Blenderze można sobie włączyć i z nich korzystać. Miłego korzystania z tych edytorów.